Katolickie Radio Zamość. Z Tobą i dla Ciebie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże, dobry wieczór. Audycja Exodus Młodych. Dzisiaj pod specjalnym tytułem Spełniamy marzenia. Jest mi bardzo miło, że jesteście ze mną, kiedy właśnie spełnia się jedno z moich. Ja się nazywam Klaudia Szopa i serdecznie wszystkich witam. Mam nadzieję, że spędzimy tutaj bardzo fajny czas i że będziecie z nami współpracować, rozmawiać, dzwonić, pozdrawiać. Kochani, nie jestem tu sama. Mam tutaj wspaniałych gości. Nasza audycja jest dla młodzieży i o młodzieży, choć może precyzyjniej byłoby powiedzieć dla młodych i o młodych, bo młodym można być długo po skończeniu 10 lat, a nawet może długo po skończeniu 20, prawda? Mam rację? Prawda, oczywiście. No właśnie. Tak jak wspomniałam, mamy w studiu gości. Już teraz ich serdecznie witam. Witam księdza Stanisława Książka z młodzieżą. I bardzo bym prosiła, żebyście się dziewczyny przedstawiły nam i powiedziały coś tam o sobie więcej niż imię i nazwisko. Nazywam się Maja Kubów. Jestem z parafii z Obrzy. I właśnie zaczynam pierwszy rok studiów w Rzeszowie. Bardzo skromna jest Maja, nawet nie powiedziała, że jest prezeską Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Zarządu Diecezjalnego, także dopowiadam. Po tak to jest. Tutaj właśnie ksiądz czuwa, żeby wszystko było jak należy. Nazywam się Paulina Granda, jestem z parafii z Obrzy, mam 16 lat i w tym roku zaczęłam naukę w technikum. Tak jest. I tutaj jak ksiądz wspomniał, rzeczywiście dziewczyny są przedstawicielkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać z nimi o marzeniach, trochę o wspomnieniach oraz planach na przyszłość, na bardzo bliską przyszłość, ale też może się podzielą jakimiś planami na dalszą. I tak jak wspominałam, można do nas będzie zadzwonić, można będzie napisać z pozdrowieniami. Poproszę dziewczyny, żebyście podały nasze numery telefonów. To będą dwa numery telefonów. Jeden z nich 84 638 9000. Dobrze. I tam jest, jeszcze jest taki numer do pozdrowień. Można na ten numer wysyłać SMS-em pozdrowienia, a te poprzednie dwa numery są do telefonów. Ten dla pozdrowień 669 025 463. Bardzo fajnie. Dzięki dziewczyny. Słuchajcie, pierwsze koty za płoty i dla mnie, i dla was chyba. Księże Stanisławie, chcielibyśmy się dowiedzieć czegoś tutaj o waszej współpracy. Wiem, że Maja jest tak prezeską Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Pewnie dla wielu osób wspólnota znana, ale nie wiem, czy dla wszystkich taka do końca znana pod względem szczegółów. Czyli wiemy, że jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, wiemy, że zrzesza młodzież, ale jakieś szczegóły właśnie waszej działalności, czy to jest tylko tak, że od czasu do czasu się pojawicie gdzieś tam i już, czy dzieje się może coś więcej jednak? Więc ja rozpocznę, jak jest istota Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i główny cel. Celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan i zaangażowanie, pełne zaangażowanie w życie społeczne.
Więc to jest taka ogólna definicja, ogólny cel Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. A jeżeli chodzi o szczegółowe rzeczy, to formacja w KSM-ie polega na przede wszystkim cotygodniowych, systematycznych spotkaniach przy parafii. To jest podstawa. Młodzież wraz ze swoim opiekunem, czyli asystentem oddziału parafialnego, spotyka się wspólnie każdego tygodnia i przerabia poszczególne tematy. No wiele jest tematów tutaj związanych chociażby w tym roku i święty Stanisław Kostka, i stulecie odzyskania niepodległości, i inne tematy, które warto rozważać. Dziewczyny, czy wy się z tym zgadzacie? Czy to jest w ogóle potrzebne, te cotygodniowe spotkania? Jak wy to oceniacie z perspektywy praktyka? Osobiście uważam, że tak. Ponieważ my jak też zaczynaliśmy jako KSM w swojej parafii, to tak jakby chcieliśmy się w to wgłębić bardziej, a to też polegało na tym, że no nie chcieliśmy tak jakby zaczynać od takiej formacji podręcznikowej, tylko na samym początku stawialiśmy bardziej na to, żeby tak jakby przyciągnąć do siebie jak najwięcej ludzi, jak najwięcej młodych ludzi. No i wiadomo, zaczynaliśmy od jakiejś pizzy i tak dalej, żeby zawiązać wspólnotę, żeby się bardziej poznać i tak dalej. No ale nasz KSM już działa od 5 lat, więc faktycznie po roku, czy nawet po pół roku zaczęliśmy już taką formację cotygodniową. Też KSM posiada takie swoje symbole, na przykład hymn, i w naszym oddziale też na początku każdego spotkania śpiewaliśmy hymn. Czyli to jest taka pieśń jednocząca, która jest w jakiś tam sposób też pewnie modlitwą. Tak. No właśnie. Super. Czyli co tak naprawdę was na te spotkania przyciąga? Co według was jest, oprócz oczywiście właśnie tej towarzyskiej strony, co jest takiego, co wyciągacie z takich spotkań? Ja zaczynałam swoją działalność w KSM-ie, że przyszłam na spotkanie i wtedy był wspólny opłatek. I tak pomyślałam, patrząc się na tych wszystkich, tą całą młodzież na tym spotkaniu, i myślę, kurczę, tej osoby nie znam. I tak się trochę czułam taka niepewna, czy ja tam powinnam być. No i było kolejny piątek, kolejne spotkanie i patrzę się, było rozważanie Pisma Świętego. I po prostu ja tak sobie myślę, no tak sama to nie za bardzo tak robiłam. A tak w grupie było tak raźniej. I po prostu wtedy miałam takie odczucie, że to jest fajne, że będę częściej tu przychodzić. Kolejne spotkania zawsze były inne, że coś się zmieniało, jakieś przedstawienia, jakieś wspólne wyjazdy. I po prostu to bardzo przyciągało tak młodzież, bo nie było takie podręcznikowe, tylko każdy mógł wyrazić siebie, czy to w jakichś zespołowych przedstawieniach, czy po prostu rozmowie. Więc to jest naprawdę fajne przeżycie. No właśnie, bo dzisiaj trochę na podstawie KSM-u, a myślę, że w audycji będą się pojawiać poszczególne wspólnoty właśnie z naszej diecezji młodzieżowe. Chcemy was zachęcić do tego, żeby podejmować właśnie formacje w grupach młodzieżowych. Dzisiaj zachęcamy was do tego, żeby zainteresować się właśnie KSM-em, który jutro będzie miał wspaniałą imprezę. Ale jeszcze wszystkiego wam na razie nie chcemy powiedzieć. Zrobimy sobie małą przerwę może na muzykę. Ja powtórzę tylko numery telefonów. Gdyby ktoś chciał się podzielić swoim doświadczeniem KSM, może powspominać trochę z nami Exodus, a może pozdrowić na antenie nasze osoby w studiu, no to takie numery telefonów są dostępne. 84 638 9000 84 638 9002, a do pozdrowień SMS-owych 669 025 463. Ponad bezmiarem wód ty się unosiłeś, gdy z prochu powstałem, do życia zbudziłeś. Tych, których wybrał Pan, ty sam namaściłeś. Pieśń nową
na ustach złożyłeś. Niech siedmioraki dar przenika duszę, gdy ciebie brak, twojej miłości żar. Niech rozpali serce obfitej łaski. Rzekła tak, swą mocą okryłeś ty Emanuela, światu objawiłeś. Ty uczniom dałeś moc, kierujesz kościołem. Tyś pocieszycielem, ty wskażesz mi drogę. W ciszy mojej wzywam cię, Ruach. Wołam cię, proszę przyjdź, Ruach. Swoim tchnieniem dotknij mnie, Ruach. I drogę moją wskaż, niech siedmioraki dar duszę, gdy ciebie brak, twojej miłości żar. Niech rozpali serce obfitej łaski twej. Spłynie dziś na mnie ożywczy deszcz, bym z mocą głosić mógł. Ojciec, Syn i Duch. Gdy ciebie brak, twojej miłości żar. Niech rozpali serce obfitej łaski twej. Spłynie dziś na mnie ożywczy deszcz, bym z mocą głosić mógł. Ojciec, Syn i Duch. Niech siedmioraki dar przenika duszę, ciebie brak, twojej miłości żar. Niech rozpali serce obfitej łaski twej. Spłynie dziś na mnie ożywczy deszcz, bym z mocą głosić mógł. Ojciec, Syn i Duch. Halo, halo. Czy są z nami słuchacze? Tu audycja Exodus Młodych. Zachęcamy do tego, żeby nas oprócz słuchania jeszcze wesprzeć jakimś dobrym słowem. Może jakimś dobrym słowem o tegorocznym Exodusie. W związku z tym, że przed chwilą wysłuchaliśmy hymnu tegorocznego spotkania. Przypominam numery telefonów 84 638 9000 84 638 9002. Numer do pozdrowień SMS-owych 669 025 463. Moi drodzy, ktoś z was był na Exodusie w tym roku. Kto to był? Ręka do góry. O, właśnie. Chyba wszyscy. Prawie wszyscy. Bardzo bym chciała was poprosić o to, żebyście się podzielili waszym doświadczeniem Exodusu. Nie tylko tegorocznego, aczkolwiek fajnie by było, gdybyście coś o tym temacie powiedzieli. Tegorocznym. Ale może byliście też na innych spotkaniach. Co się podoba... Może co się nie podoba, to już poza anteną opowiadamy. Co jest fajnego? Czy jest w ogóle coś fajnego w tym spotkaniu? Czy jakieś przeżycia duchowe, czy tylko towarzyskie? Może zapytam najpierw księdza, bo Maja przed chwilą mówiła, to ksiądz by się podzielił czymś pozytywnym. Kiedy się rozpoczynał Exodus Młodych jeszcze
takie wersje robocze były. Podjechałem zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Więc na pierwszy rzut oka to wszyscy porządkowi się ujawnili i pokazali. Więc bardzo ciężko pracowali tam rzeczywiście i ładnie przygotowywali to spotkanie. Więc widać, co widać na tym spotkaniu, że jest młodzież, która jest przejęta, że tak powiem, tą rolą i bardzo odpowiedzialna i bardzo zaangażowana. Więc Exodus po pierwsze jest takim wydarzeniem wspólnototwórczym. Ludzie tam się przyjaźnią, zawiązują przyjaźnie i myślę, że to jest takie piękne, nie? Przede wszystkim człowiek młody potrzebuje drugiego człowieka, a na Exodusie można spotkać wielu takich młodych ludzi o podobnych przekonaniach, religijni albo mniej religijni, ale każdy ciągnie do góry, więc to mi się podobało, takie zaangażowanie i taka wspólnota. Pewnie oprócz podobnych przekonań też w podobnych wątpliwościach, które mogą się właśnie na tym spotkaniu rozwiać. Maja, wiem, że byłaś też w tym roku, czy byłaś jeszcze na poprzednich spotkaniach, które wspominasz może najbardziej owocnie? Szczerze to ten Exodus był moim czwartym. Ja mogę powiedzieć tylko tak jakby ze strony służby, ponieważ przez 4 lata jestem na Exodusie jako służba. Brawo dla Mai. Bardzo państwu nigdy nie byłam jako zwykły uczestnik. W jakiej służbie byłaś? Porządkowej. O proszę. Służba porządkowa, proszę, jedyneczka i tak dalej. Wszystkich pozdrawiam bardzo serdecznie. Exodus kojarzy mi się na samym początku z bardzo ciężką pracą, ale taką bardzo satysfakcjonującą. I wydaje mi się, że tak jakby służba na Exodusie wiąże się też z tym, że poznaje się praktycznie wszystkich uczestników, ponieważ no, służba tak jakby wiąże się z tym, właśnie z tym kontaktem z drugim człowiekiem, młodym, z organizatorami. To jest bardzo owocne spotkanie też dla mnie. Teraz było po wołaniu. Mhm. I na pewno to jakoś zostało we mnie i w moich rówieśnikach. Ten cały temat właśnie, który rozeznawaliśmy i rozeznawaliśmy swoje powołanie, to na pewno zostało, bo jak się spotykam właśnie ze znajomymi, to ciągle jest temat Exodusu poruszany, jakieś swoje wspomnienia, nowe relacje, które się zawiązały też i na Facebooku i na innych kontach społecznościowych. Tak jak ksiądz Stanisław wspomniał, że Exodus to właśie takie jest przełomowe spotkanie w roku. Każdy czeka na nie bardzo, ponieważ po każdym Exodusie dzieje się w życiu i moich rówieśników coś takiego nowego, przełomowego. Na pewno. I na pewno też każdy chce tam wrócić. A czemu akurat służba porządkowa? Możesz podpowiedzieć, czemu na przykład jakieś tam... Bo to jednak bardzo trudna służba jest. Może ja odpowiem za Maję. Dobrze. Ona pewnie będzie skromna. Jeśli Maja się zgadza. Tak, i nie powie, bo ona realizuje to zawołanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Ja właśnie miałam o to spytać. Przez naukę i pracę służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Więc dlatego taka zaangażowana. No. I Maja, i inni. To pięknie tutaj ksiądz nam zrobił przejście właśnie do mojego następnego pytania. Służba w KSM-ie. Wiem, że założeniem KSM-u jest właśnie użyteczność taka życiowa, prawda, społeczna. I jak to się realizuje w praktyce? Jakie działania podejmujecie tak no, na co dzień? W KSM-ie są takie dwa skrzydła, takie dwie płaszczyzny. Więc KSM, z jednej strony formacja, czyli te nasze spotkania, to nasze rozważanie Pisma Świętego, liturgia, msza święta, sakramenty święte i tak dalej, modlitwa, rachunek sumienia. Teraz właśnie ten cały rok i poprzedni już realizujemy taki program ogólnopolski Oto Ja, czyli każdy młody człowiek, niemalże każdy człowiek młody z KSM-u w naszej diecezji rozważa codziennie fragment Pisma Świętego i robi rachunek sumienia każdego dnia. No co może być lepszego dla formacji człowieka, jak właśnie codzienna
codziennie rozważane Słowa Bożego i rachunek sumienia wieczorny. No to jest coś pięknego, więc ten program realizujemy. A druga płaszczyzna to jest akcja, czyli działanie. Więc nie można się skupić tylko na jednym czy na drugim, musi to iść w parze. Dlatego KSM, myślę, jest taką wspólnotą, która dlatego pociąga młodych ludzi, że jest ta równowaga. Z jednej strony się formujemy, ale nie tylko dla siebie i zostajemy na swoim podwórku, ale idziemy, coś robimy dla drugiego człowieka. Dlatego wiele akcji takich zewnętrznych w KSM-ie. Jakie to są te zewnętrzne akcje? Czy to są jakieś akcje charytatywne? Czy bierzecie udział w życiu parafii? Coś tak troszeczkę... A możecie po prostu z zeszłego roku coś nam podpowiedzieć? Konkretne rzeczy, które KSM w waszym oddziale, czy po prostu w diecezji podjął? Pochwalcie się, nie trzeba się wstydzić. Można się pochwalić, teraz jest ten moment. Tak, dobre rzeczy trzeba mówić. No, oczywiście. Taka bliska mojemu sercu akcja, która była... ostatnio organizowana też tak jakby przez troszeczkę KSM, bo to wiadomo, osoby, które to organizują, były z KSM-u, to podpinamy to też. To było dla Anastazji i Anielki, czyli dla takich małych dwóch dziewczynek, które są z niedosłuchem, które nie słyszą. I właśnie KSM Obsza w swoim gimnazjum, osoby, które się tam uczą, zorganizowały taką zbiórkę pieniędzy w ramach tej akcji. Dziewczynki mogły wybrać na turnus rehabilitacyjny na wakacjach właśnie tych. Proszę bardzo. Super. Z tego, co ja pamiętam, że jak jeszcze chodziłam do gimnazjum i był taki wyjazd bardziej łączący te osoby z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w mojej parafii do Matczyna. I najpierw było takie zastanowienie się w ogóle większości osób w gimnazjum, co tam się w ogóle robi, po co my tam jedziemy. Opiekowaliśmy się tak jakby podopiecznymi. Zabawialiśmy się z nimi, tańczyliśmy, słuchaliśmy razem piosenek, śpiewaliśmy. Po prostu widzieliśmy, że dla nich to jest frajda, a przy tym my się rozwijaliśmy też tak, że mogliśmy komuś pomóc, bo oni tam w swoim tym domu tak naprawdę nie mieli z kim się rozerwać. A tak z wartą grupką, gdy pojechaliśmy tam, to po prostu miło było na sercu zobaczyć ich uśmiechy. I bardzo dużo osób z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży podpisało się pod tym, że to było super wydarzenie. Wow, no to super. Drodzy Państwo, jeśli słuchają nas jacyś tacy słuchacze, młodzież wcześniej urodzona, no to mamy tutaj taki obraz tej dzisiejszej młodzieży, która jest chyba całkiem fajna, z tego co ja widzę. Jeśli chodzi o formację i akcję, to pewnie jest w dużym stopniu taki punkt spójny wielu wspólnot, prawda? Bo rzeczywiście myślę, że każda wspólnota młodzieżowa czymś takim się charakteryzuje. Formujemy się, budujemy tutaj swoją wiarę po to, żebyśmy w społeczeństwie byli dobrymi obywatelami, byli pożyteczni i żebyśmy się otwierali na drugiego człowieka. Więc to nie jest takie kółko wzajemnej adoracji, że jest nam dobrze w swojej wspólnocie, tylko muszą to jeszcze odczuwać inni ludzie. Także bardzo dziękujemy wszelkim grupom młodzieżowym, które właśnie w takie akcje się włączają. Jest to naprawdę takie budujące. Słuchajcie, no i w związku z tym, że KSM już parę lat istnieje w naszej diecezji. Jutro czeka nas niebagatelne wydarzenie. Ile to jest lecie? Dobrze? 25-lecie. O, dobrze, ksiądz przypomniał, ja zapomniałam na chwilę. 25-lecie powstania KSM w diecezji zamojsko-lubaczowskiej, czyli ćwierć wieku. Co się będzie działo? Będzie się w ogóle coś działo? Będzie nudno? Będzie radośnie? Planujecie jakieś ciekawe rzeczy, czy po prostu nie ma sensu wychodzić z domu? Powiedzcie coś o tym. Będzie ciekawie, jak będzie dobra pogoda jutro. Nie może być inna. Jest zamówiona. Zobaczymy, jak nasza wiara. Ale jest zamówiona dobra pogoda, także będzie się działo. Rozpoczynamy oczywiście od strony duchowej. Spotykamy się w katedrze zamojskiej jutro, 15 września o godzinie 10:00. Na mszy świętej. Będzie to msza święta koncelebrowana, więc wielu kapłanów będzie, młodzież z całej diecezji. Też zaprosiliśmy
wszystkich ludzi, którzy nas wspomagają jako KSM przy tych różnych akcjach, bo tutaj wymieniliśmy takie ze dwie akcje charytatywne, ale tych akcji jest o wiele więcej. Domyślam się. Różnych i sportowych, i charytatywnych, i bale młodych, i koncerty kolęd, i wyjazdy wakacyjne, i turnusy na feriach. Więc wiele tych różnych wyjazdów jest. I konkurs o Błogosławionej Karolinie Świętym Stanisławie Kosty już 5. rok organizujemy dla dzieci i młodzieży, gdzie bierze udział ponad 1000 osób. Więc zaprosiliśmy tych wszystkich, którzy nas wspomagają, bo wiele osób mamy, które nam pomagają i wiele instytucji i też tych instytucji samorządowych, więc będzie to taka uroczystość dziękczynna Panu Bogu za 25 lat z podziękowaniem tym wszystkim wspaniałym ludziom, którzy z KSM-em się utożsamiają, którzy są w KSM-ie, którzy byli, bo też już wielu seniorów jest w KSM-ie, którzy tworzyli KSM przy 25 laty. Ja się dzisiaj dowiedziałam, że seniorem w KSM-ie można zostać po 35 roku życia. Mi już niewiele zostało do tego, ale cieszę się, że jeszcze jestem jakoś tam jako młodzież tutaj potraktowana. Dzisiaj byliśmy, no tak mi się właśnie tutaj udało być, z panią Anią Brzezicką-Stępień i z Bartkiem i z Jankiem, których serdecznie pozdrawiam. Byliśmy dzisiaj w telewizji Lublin i właśnie tam się tego dowiedziałam, że jest coś takiego jak senior w KSM-ie, także z KSM-u się, po prostu z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży nie trzeba wychodzić nigdy, prawda? Po prostu zmienia się tylko na to. Trzeba. Klaudię zapiszemy jeszcze do KSM-u. Może jutro, tak, jak zasłużę. Kilka lat pozostało, a później ją przyniesiemy w stan spoczynku. Dobrze, może porozmawiamy o tym później. Tymczasem, ponieważ pogoda jest zamówiona, to właśnie po mszy w katedrze, co się będzie działo? Bo od 12 coś się będzie działo na rynku w Zamościu. Od 12 będzie wręczenie pamiątkowych statuetek właśnie na tych zasłużonych osób w ramach właśnie takiego podziękowania. Będzie również wystawiony spektakl ku czci świętego Stanisława Kostki właśnie w 450. rocznicę jego śmierci. Będzie również wystawiona prezentacja. Będą również świadectwa KSM-owiczów i zaproszonych gości oraz zabawy integracyjne, które będą prowadziły oddziały KSM-ów z naszej diecezji. Właśnie tak rozszerzając troszeczkę ten rok świętego Stanisława Kostki, bo wiemy, że rok 2018 jest rokiem świętego Stanisława Kostki, a święty Stanisław Kostka jest patronem całej młodzieży, a szczególnie jest patronem KSM-u. Dlatego pięknie się to wpisuje i zapraszamy młodzież nie tylko KSM-u jutro na nasze spotkanie, ale wszystko młodzież, bo to jest nasze święto wspólne. I ten spektakl ku czci świętego Stanisława Kostki właśnie z tego względu, że jest i naszym patronem, ale i jest rok świętego Stanisława Kostki. No i druga rzecz, taka myślę bardzo ciekawa, bo mamy stulecie odzyskania niepodległości, więc pięknie się KSM wpisuje w tym roku, bo w swoim zawołaniu i w wielu miejscach i w statucie i w podręczniku mamy odniesienie do ojczyzny. Na przykład przez to zawołanie, przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i ojczyźnie gotów. Więc chcieliśmy też pokazać, jak wygląda patriotyzm w KSM-ie. I ta prezentacja właśnie, którą pokażemy na Rynku Wielkim, na Telebimie, będzie też omówiona szczegółowo. No chcemy pokazać, że KSM i młodzież KSM-u to i młodzież z Panem Bogiem i patrioci. I właśnie, i taka radosna młodzież, bo myślę, że będzie ten czas na tańce integracyjne bardzo owocny w radość. 25 lat, no to już jest kilka ładnych pokoleń. W dzisiejszych czasach to naprawdę tak bardzo się szybko zmienia. I jutro właśnie te pokolenia, mamy nadzieję, że się będą mogły spotkać, że właśnie przyjadą osoby te, które zakładały KSM w diecezji, te, które potem wstąpiły i te właśnie najświeższe, a może też właśnie ci chętni. Tak jak ksiądz Stanisław wspomniał, zapraszamy wszystkich młodych. Ja osobiście cały czas jeszcze pozostaję wierna Oazie, ale będę się jutro przyglądać.
Ale zapraszamy naprawdę wszystkich młodych, bo myślę, że to są takie zawsze okazje, żeby się właśnie jednoczyć, przyjrzeć sobie nawzajem i jakoś tak się wzajemnie ubogacać. I chciałabym też właśnie zachęcić tutaj, jeśli ktoś nas słucha, może właśnie z takich osób, które gdzieś u tych początków KSM-u w naszej diecezji były, albo pamięta jakieś śmieszne sytuacje, bo to zawsze jest fajnie poopowiadać jakieś takie żenujące, prawda, rzeczy, ewentualnie jakieś wzruszające wspomnienia, do tego, żeby do nas zadzwonić 84 638 9000, 84 638 9002. I w związku z tym, że poruszyliśmy temat różnych pokoleń, to po przerwie muzycznej zapytam moich gości w studiu o ich marzenia, o marzenia takie, które mieli jako dzieci, no i jak takie marzenia, które są, które zostały spełnione, oraz o te marzenia, które są może teraz w ich sercach. Oh,
zaśpiewamy piosenkę, żeby przeczytać pozdrowienia. Serdeczne pozdrowienia dla Klaudii, księdza Stanisława, młodzieży z KSM-u i gratuluję pięknego jubileuszu, ksiądz Jarosław Kendra. No, bardzo dziękujemy duszpasterzowi młodzieży naszej diecezji. Mamy nadzieję, że się jutro pojawi. Mam nadzieję. Wśród gości. Kochani, rozmawialiśmy trochę o waszej formacji i o tym, ile to obowiązków takich, prawda, modlitewnych musicie wykonać, potem jeszcze cała ta akcja. Czy to nie jest jakieś takie nużące dla was? Nie wiem, nie męczy bardziej niż buduje? Powiedzcie coś o tym. Czy to jest męczące? Czy to jest łatwe? Czy to jest trudne? I jak to jest? Mi się wydaje, że jak na każdego katolika przystało, to właśnie pomoc to powinna wychodzić naturalnie i nie powinna męczyć, tylko sprawić satysfakcję. Tak też wydaje mi się, że chyba to tak działa w moim życiu, że tak jakby nie myślę o tym, kiedy widzę na przykład jakąś starszą panią czy osobę, której trzeba pomóc, o tym, że to na przykład jest dobry uczynek i będę za to miała jakąś nagrodę w niebie tam na górze. Tylko po prostu tak naturalnie, jak człowiek dla człowieka, że trzeba pomóc po prostu. A ta systematyczność modlitwy codziennie, coś tam, żeby pamiętać o Panu Bogu i to tam, to jest nużące czy fajne? To chyba bardziej rozwija, moim zdaniem, bo każdy chyba wewnętrznie potrzebuje też takiej rozmowy pomiędzy sobą a Bogiem. Więc moim zdaniem takie modlitwy, nawet codzienne, nawet chociaż modlitwa rano albo wieczorem, to naprawdę rozwija człowieka nawet od środka. Myślę, że też KSM nauczył mnie, nie wiem jak ciebie, Paulina, ale takiej modlitwy aktami strzelistymi. Tak, to też jest warte właśnie powiedzenia, że nie musimy się modlić tylko przed spaniem i tak dalej, tylko że w trakcie dnia właśnie modlitwa aktami strzelistymi. Czy taka uwielbieniowa, czy właśnie prosząca o pomoc też. I o jakieś takie bardziej wzmocnienie i siłę. Aktami strzelistymi, czyli na przykład? Bo może nie wszyscy Panie wiedzą... Boże, dopomóż. O, na przykład, właśnie. Tak. Żeby się nie bać tego powiedzieć, nie? Po tak, prostu. Tak. I stale w ciągu dnia jakoś tam sobie Panu Bogu przypominać. To jeszcze powiedzcie, bo chcemy zachęcać do tych wspólnot. Co byście jeszcze powiedziały takim osobom, które się zastanawiają właśnie, bo się boją na przykład jakichś tam zobowiązań tego, że będą musiały coś robić i że to będzie ponad ich możliwości, albo że ktoś będzie im kazał się przytulać, kiedy nie chcą na przykład, bo to czasami we wspólnotach jest taki, prawda, zwyczaj. Także jak byście uspokoiły takich ludzi, którzy się zastanawiają, czy w ogóle się jakąś wspólnotą zainteresować? Żyje się tylko raz. Moim takim było cytatem, jak zaczynałam. Bo tak naprawdę ja też się bałam strasznie, co powiedzą o mnie rówieśnicy w klasie, co powie o mnie sąsiadka, że jeździ co tydzień na KSM, że może będzie zakonnicą, a to naprawdę nie oznacza, że jeśli chodzisz na KSM, na oazę czy cokolwiek takich wspólnot, to nie oznacza, że będziesz zakonnicą czy księdzem. To po prostu cię rozwija. Po prostu też sprawia ci taką przyjemność, bo nie musisz siedzieć w domu, zanudzać się, czy siedzieć przed komputerem. Możesz się rozerwać, porozmawiać z rówieśnikami. Nie porozmawiać tylko o jakichś bzdetach, tylko też o duchowieństwie. Te słowa padły, ale taka jest prawda, naprawdę. W dzisiejszym świecie to właśnie tak trochę to wygląda, nie? Że ludzie uciekają w takie zamykanie się w wirtualnej rzeczywistości, zamiast właśnie szukać na zewnątrz. I nawet jeżeli nie szukacie we wspólnotach katolickich, to tak czy inaczej warto od komputera odejść na chwilę i poszukać prawdziwego człowieka. Słuchajcie, mam jeszcze jedne pozdrowienia. Szybciutko je przeczytam, żeby nie zapomnieć. Pozdrawia serdecznie członek KSM z legitymacją numer 2 w diecezji ksiądz Robert Strus. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Bardzo dziękujemy księdzu Robertowi. Jutro będziemy gościć u księdza proboszcza Roberta o 10:00 na mszy świętej, także pozdrawiamy i do zobaczenia jutro. Tak jest, nie możemy się doczekać. Skoro już o tym mówimy, o jutrzejszym dniu znów mówimy, bo warto o nim jeszcze wspomnieć, to trochę wspomnieliśmy o tych planach takich bardziej uroczystych i podniosłych. Natomiast o tej radości bardzo mało powiedzieliśmy. Co z tych radosnych rzeczy, takich
bardzo zabawowych czeka uczestników 25-lecia? Młodzież bardzo lubi takie wspólne tańce integracyjne, więc tego będzie naprawdę dużo, bo byłem świadkiem, jak się młodzież przygotowywała nawet z trzech oddziałów. Także i z Biłgoraja, i z Cichoburza, i z Oprzy. I będą takie zabawy integracyjne prowadzić na Rynku Wielkim. To znamy może, też z Exodusu. Tak, może jakiś, oczywiście, może jakiś rekord pobijemy na rynku. Oby. Jutro. Więc to jest taka jedna rzecz. Zapraszamy też i rodziców, i dzieci, bo przewidujemy wiele atrakcji to takich również dla dzieci. Będą i jakieś zjeżdżalnie, i kule wodne, inne rzeczy, także będzie można się pobawić. A będą dla takich większych dzieci? Większe kule. Większe kule, super. Większe kule będą dla większych dzieci. Dobrze, nie wiem, czy tam w sukience się da wejść, ale będziemy próbować. Tak jak obiecałam, będę was teraz pytać o marzenia. Marzenia z dzieciństwa najpierw. Skoro mówimy o wielu pokoleniach, to powiedzcie, czy marzyliście o czymś i czy to się spełniło, czy doszliście do wniosku, że jednak może nie warto i że może Pan Bóg miał inny plan? Szczerze, to jest bardzo trudny temat. Nieśmiało. Jak tak się zastanawiałam przez chwilę, o czym marzyłam, to troszkę wstyd się przyznać. Ale jakoś, kiedy byłam mała, to miałam pociągi jakieś takie, że z płcią przeciwną w sensie. Mhm. Czasami właśnie mówiłam jako on, że kiedy byłam chłopakiem, na przykład też się kiedyś tak zdarzyło, że powiedziałam tak do moich rodziców. Ale do pewnego momentu w moim życiu bardzo pragnęłam tego, żeby być księdzem. Ja nie wiem dlaczego, to ale... To się zdarza. Tak, pragnęłam odprawiać mszę świętą, dotykać Pana Jezusa, bo właśnie mieliśmy wtedy takiego fajnego księdza w parafii i on tak jakby bardzo pięknie mówił o księżach, że oni jedyni na świecie mają tę możliwość, żeby dotykać Pana Jezusa swoimi rękami. I właśnie jakoś tak... On mnie przekonał do tego. Ale to nie ma się czego wstydzić. Piękne marzenie jest. Ja miałam taką, mam taką przyjaciółkę, pozdrawiam Asię Schmidt już teraz, która w dość późnym wieku cały czas chciała, żeby móc odprawić mszę. Także piękne marzenie, tak myślę, księże Stanisławie. Piękne? Piękne. No, piękne, bo tak Maja wspomniała o dotykaniu Pana Jezusa. No niestety tylko kapłan może dotknąć, nawet aniołowie nie mogą dotknąć. Mhm. Pana Jezusa i go przyjąć do swojego serca. Także jest to wielki dar. Paulina, twoje marzenie z dzieciństwa. Moje marzenie może będzie trochę związane z moim marzeniem, bo będąc w kościele co niedzielę, czy też w inne dni, przyglądałam się zawsze na ołtarz. I zawsze kusiło mnie te białe stroje obok ołtarza. No i się zastanawiałam, kurczę, czemu te chłopaki, no bo nie było tam dziewczyn, stoją tak ubrani i pomagają cały czas i to mogą coś podać czy coś. I tak myślę sobie, czemu ja tam nie mogę być? I przez taki dłuższy okres tak w mojej głowie było, a może ja zostanę ministrantką? Co no. Nie wyszło mojej parafii i nie wyjdzie, ale takie moje marzenie w dzieciństwie. Chciałam zostać ministrantką. Pięknie. Księże Stanisławie, księdza marzenia. Czy ksiądz miał takie same, czy zupełnie inne? Tak, ja byłem ministrantem. O proszę. Księdzu się od drugiej klasy szkoły podstawowej, tak. Także miałem tą łaskę, Paulinka. Czyli twoje marzenie spełniło się po prostu tak. W życiu księdza. Moje też chyba. Na to wygląda. Mam nadzieję, że księdza marzenie mi się spełniło. Właśnie też miałem takie różne marzenia. Kiedy byłem taki malutki, miałem kilka lat, 4-5. Miałem swój ogródek. Mhm. Bardzo chciałem być rolnikiem. Udało że, się. Że moi rodzice byli rolnikami oboje. No ja chciałem też mieć coś swojego. No i pamiętam, to najlepiej jakby tutaj mama była, to ona by wiele rzeczy opowiedziała, ale właśnie miałem taki swój ogródek, gdzie miałem wszystko. Sadziłem ziemniaki, siałem jakoś tam, mówi się potocznie, reczkę, sadziłem truskawki, porzeczki, maliny i tak dalej, więc miałem taki swój kącik, no i bardzo to lubiłem. No i sobie pomyślałem, będę kiedyś rolnikiem, będę miał taki duży ciągnik.
i w ogóle. No i teraz też mam jeszcze ochotę takim dużym ciągnikiem się przejechać, bo jeszcze nie jeździłem takim naprawdę wspaniałym ciągnikiem. Ale kiedyś to marzenie mi się spełni. To takie teraz moje marzenie. Aha, no, czyli ten temat cały czas się jakoś wiąże. Ale myślę, że warto zauważyć, że ksiądz jakby na niwie pańskiej pracuje, prawda? Czyli te, jakby sieje, zbiera te plony. Także to w jakiś sposób jednak się gdzieś tam, można powiedzieć, więc realizm. Ciągle z tą rolą mam coś wspólnego. Tak jest, właśnie. Ale fajnie, fajnie, że się gdzieś tam udaje. No a słuchajcie, a jeszcze tak, jeszcze mamy chwilę. No to może, dziewczyny, wasze marzenia takie dzisiejsze. No bo rozumiem, że tamte porzuciłyście w związku z tym, że wypaliły już po prostu się. Wiecie. Wypaliły tak. Się. Ogólnie to jest właśnie ten trudny temat, jeżeli chodzi o marzenie. Bo tak jakby im się jest starszym, tym się mniej marzy. Więc to też jest problem. Ale ogólnie wydaje mi się, że nie mam jakichś górnolotnych marzeń, tylko po prostu, żeby rozeznać swoje powołanie, żebym była szczęśliwa w życiu. Żeby cała moja rodzina była zdrowa, żeby było jakieś takie ciepło w nas. I na pewno to, że kiedy będę już pracowała, to żebym pracowała, żeby ta praca dawała mi po prostu taką satysfakcję i szczęście, żeby budząc się rano po prostu chętnie iść do niej, a nie traktować ją jako karę. Czyli iść swoją drogą, którą wskaże duch. To właśnie to jest odkrycie swojego powołania. To, tak, tak. To właśnie się wiąże z tym. Tak, bo super. Odkrycie powołania to wiąże się z tym, że będę robił to, co lubię. Będzie mi to przynosiło satysfakcję. Tak jak mi. Właśnie. Paulina, twoje marzenia. Na pewno moim takim najważniejszym marzeniem jest to, żeby ta iskierka w moim sercu do pomocy innym, żeby ona się tak naprawdę nie zgasła. Że zawsze mogłam być otwarta na innych i ze względu na to, że bardzo lubię pomagać i wspierać, to chciałabym, żeby to cały czas się we mnie tylko rozwijało, a nie gasło. Słuchajcie, a mogły po prostu powiedzieć, że marzą o tym, żeby był pokój na świecie, prawda? I byłoby załatwione. A to nie, a to są naprawdę piękne, piękne marzenia. Jeszcze mam kilka pozdrowień. Dzisiaj takie pozdrowienia bardzo takie uduchowione. Gorące pozdrowienia od księdza Sylwestra i księdza Piotra. Księdza Sylwestra z Wolaka i księdza Piotra Brodziaka. I jeszcze ksiądz Tomasz Szady pozdrawia cały KSM naszej diecezji na czele z księdzem Stanisławem, a szczególnie KSM Wiarę z Lipska, koło Narola i KSM Źródło z Lubaczowa. Nie wiem, czy tam się jakiś KSM tutaj zaraz jeszcze w Tomaszowie, w parafii Józefa nie tak, będzie ja szykował. Myślę, że ksiądz Tomasz teraz na tej niwie pańskiej, na tej roli tam tomaszowskiej jest, to myślę, że tam odrodzi się Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w tej parafii, bo było. W Najświętszego Serca Jezusowego tak, jest właśnie grupa. Może jakoś tam zaczną współpracować? Może to się rzeczywiście troszkę rozkręci po tym 25-leciu? No może rzeczywiście zachęcicie. I jeszcze jedno pozdrowienia mam. Słuchajcie, pozdrawiam wszystkich uczestników Eksodusu, w tym diakona Daniela, Paweł. Dziękujemy bardzo za te pozdrowienia. Chyba musimy przesunąć po prostu czas audycji na troszkę później, bo zaczynają nam się słuchacze rozkręcać. Kochani, mamy jeszcze chwilkę. Bardzo bym chciała, żebyście na spokojnie kogoś pozdrowili. To jest taki moment. Za chwilę będziemy kończyć, ale możecie pozdrowić. I możecie pozdrowić dużo osób. Ja wam tutaj daję dużo czasu dzisiaj. A co? Będę pierwszy. Pozdrawiam na samym początku księdza Juliana Brzezickiego. To jest proboszcz z parafii Trzęsiny, który kiedy przyszedł do parafii w Trzęsinach, to byłem w 7 klasie szkoły podstawowej. To całkiem niedawno. Całkiem niedawno. Bardzo dziękuję. Proszę uprzejmie. Dlatego, że kiedy przyszedł do parafii, to ja zacząłem się angażować właśnie w Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i od tamtego czasu, no do tej pory jestem bardzo związany z KSM-em i przynosi mi to radość, satysfakcję, więc robię to, co lubię. Więc to jest to pewnie to powołanie. Więc księdza Juliana serdecznie pozdrawiam. On był 20 lat asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, więc ma doświadczenie i wiele oczywiście
pięknych dzieł w diecezji prowadził i dalej nas wspomaga. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich seniorów KSM-u z naszej diecezji, bo to od nich się wszystko zaczęło. To nie my zaczynamy, my kontynuujemy, my prowadzimy, próbujemy dalej jakoś angażować młodzież, ale jesteśmy wdzięczni tym wszystkim, którzy KSM rozwijali w naszej diecezji. Jeszcze nawet przed, kiedy nasza diecezja nie istniała, byliśmy jako archidiecezja lubelska, to już były oddziały KSM-u, czy w Biłgoraju, czy w Oleszycach, czy w innych miejscach. Także bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich obecnych KSM-owiczów z całej naszej diecezji i wszystkich księży, którzy angażują się tak pięknie i są oddani młodzieży KSM. Dziękujemy bardzo. Ja na samym początku chciałabym pozdrowić księdza Dominika Osuchowskiego, przepraszam. Księdza Dominika Osuchowskiego, naszego opiekuna służby porządkowej tegorocznego Eksodusu Młodych. Też chciałabym pozdrowić moją grupę jedyneczkę, służbę porządkową. Oczywiście całą rodzinę, KSM Oprza, księdza Andrzeja Wąska, naszego opiekuna i wszystkich moich przyjaciół. Dołączam się do pozdrowień KSM Oprza. Oczywiście chciałam też pozdrowić rodziców i wszystkich moich przyjaciół i wszystkich słuchaczy z Oprzy i nie tylko, którzy w tym momencie wspierają mnie i piszą SMS-y, więc no, chciałabym was serdecznie pozdrowić. Dzięki. Ja również pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy dzisiaj z nami chcieli być. Mam nadzieję, że będzie was coraz więcej i że audycja będzie dzięki temu się coraz bardziej rozwijała. Pozdrawiam również swoich przyjaciół przy tej okazji. Pozdrawiam mamę, która mam nadzieję, że mnie słucha też, mimo późnej pory. I jeszcze raz serdecznie zapraszam jutro na 25-lecie. Warto znaleźć chociaż troszkę czasu, a to albo na mszę świętą, albo na spektakl, jak nie da się całego popołudnia zarezerwować. No bo słuchajcie, no przygotowali się i szkoda by było, żeby takie przygotowania nie znalazły publiczności. Dlatego serdecznie zachęcamy. Ja się też tam pojawię i też zachęcam. Kochani, bardzo nam było miło się z wami dzisiaj spotkać. Bardzo życzymy wam serdecznie najlepszego weekendu. Z Panem Bogiem wam tego weekendu życzymy. No i co? I do usłyszenia za tydzień. A za konsoletą dzisiaj Paweł Michalski. Dziękujemy bardzo za pomoc. Dziękujemy. Do usłyszenia. Szczęść Boże, dobrej nocy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Za każdym razem drogowskazem jesteś mi na twoje słowo duch ukaże. Łaskę swą nie czekam, aż mi się pokażesz na oczy. Panie, znasz drogę, którą kroczyć mam. Święty.